Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z tautologiami z metodą zero-jedynkową. Zapraszam! Na początek przypomnimy sobie, co to była tautologia, czyli inaczej prawo rachunku zdań. Otóż jest to wyrażenie, które zbudowane jest ze zdań prostych i spójników logicznych, które niezależnie od wartości logicznych tych zdań prostych jest zawsze zdaniem prawdziwym. Tych zdań prostych może być dużo. Może być jedno, mogą być dwa, mogą być trzy, może być więcej. I teraz stopień skomplikowania danego wyrażenia zależy od tego oczywiście, ile tych zdań prostych jest, no ile jest spójników użytych logicznych. Im więcej tego wszystkiego, tym dłuższa praca z metodą zero-jedynkową. Na tym spotkaniu, podobnie jak na wcześniejszej lekcji, będziemy sobie ćwiczyć tą metodę zero-jedynkową, ale w trudniejszych sytuacjach. Zapraszam! Przykład numer jeden. Mamy wyrażenie. Z R wynika w nawiasie kwadratowym P wtedy i tylko wtedy, gdy w nawiasie mamy okrągły nie Q lub P. No i zamykamy nawias tutaj okrągły i kwadratowy. Mamy sprawdzić, czy może to jest prawo rachunku zdań. Zobaczmy. Najpierw zobaczmy, zlokalizujmy, ile jest zdań prostych. Mamy zdanie P tu i tu występujące. Mamy zdanie Q. No i jeszcze pojawiło się zdanie R. Czyli mamy trzy zdania proste. Stopień skomplikowania nam wzrasta. Będzie bardziej rozbudowany przykład. No to tak też musimy zrobić metodę zero-jedynkową. Robimy sobie tutaj rubrykę i będziemy uzupełniać tak, żeby uwzględnić te trzy zdania proste. P, Q i R. I teraz zastanówmy się, jakie one mogą przyjmować wartości logiczne. No mogą być trzy fałsze. Fałsz, fałsz, fałsz. Może być jedna prawda. Tu prawda, może być w środku prawda i może być na końcu prawda. Mogą być dwie prawdy, czyli prawda, prawda, fałsz. Prawda, fałsz, prawda i fałsz, prawda, prawda. No ale mogą być jeszcze trzy prawdy. Prawda, prawda, prawda. Popatrzmy, mamy aż 8 sytuacji, 8 przypadków. Gdy były dwa zdania proste, były 4 przypadki, było krócej. Jak są 3 zdania proste, to jest 8 przypadków. No możesz się zastanowić, jakby były 4 zdania proste, byłoby jeszcze więcej przypadków. No dobra. Teraz poszukajmy, co nam jest potrzebne, żeby tak dobrać się do tego tutaj całego zdania, to od czego musimy zacząć. Na pewno potrzebujemy nie Q, czyli zaprzeczmy sobie Q, patrząc tylko i wyłącznie na Q. Było 0, pisze 1. Było 0, pisze 1. Było 1, pisze 0. Było 0, pisze 1. Było 1, pisze 0. Było 0, pisze 1. No i było 1, pisze 0 i tutaj też 0. OK. Dalej. Nie Q lub P. Zrobimy ten nawias. Nie Q lub P. Czyli patrzę sobie teraz na nie Q i patrzę na P i łączę wspólnikiem alternatywy. Czyli 0 lub 1, no to 1. 1 lub 1, 1. 0 lub 0, 0. 0 lub 1, 1. 1 lub 0, 1. 1 lub 1, 1. 0 lub 0, 0. I 1 lub 0 to jest 1. Dobrze? No to dalej. Dalej musimy zrobić ten kwadratowy nawias, czyli zapiszmy P wtedy i tylko wtedy, gdy nie Q lub P w tym małym nawiasie. No to na co będziemy patrzeć? Patrzymy na P, zaznaczę czarną kropką i zaznaczymy sobie jeszcze czarną kropką nie Q lub P, bo na to też musimy patrzeć. Łączymy to znakiem równoważności, czyli mają być równe wagi. No to tutaj widzimy, że nie ma równych wag. Tutaj są równe wagi, dwie jedynki. Tu są dwa zera, więc OK. Tutaj nie ma równych wag, więc 0. Tutaj są równe wagi. Tutaj są równe wagi. Tutaj są równe wagi. I tutaj na końcu też są równe wagi. No i zostało nam na końcu jeszcze ocenić tą implikację, czyli muszę przepisać. Z R wynika w nawiasie kwadratowym P wtedy i tylko wtedy, gdy nie Q lub P. Pozamykać odpowiednio nawiasy i będziemy oceniać. No popatrzmy sobie tak. Potrzebujemy R, czyli zaznaczę czerwoną kropeczką R i potrzebujemy ten nawias kwadratowy, który to mamy tu oceniony, zaznaczę też czerwoną kropeczką. I teraz implikacja jest oczywiście w tą stronę, bo wiemy o tym doskonale, że
ta strona implikacji jest istotna, co jest poprzednikiem, a co jest następnikiem. No to tak, z zera wynika 0. OK. Z zera wynika 1. No to oczywiście OK. Z zera wynika 1. OK. Z jedynki wynika 0. Absolutnie. Z jedynki może tylko i wyłącznie wyniknąć 1. Z prawdy? Prawda. Dalej, z zera 1. OK. Z 1, 1, ok. Z 1, 1, ok. I jeszcze z 1, 1, ok. Czyli okazuje się, że byłaby to prawie tautologia. No ale niestety, ze względu na to, że jest to 0, nie jest to tautologia. Nie jest tautologią. To nasze wyrażenie niestety nie jest tautologią. Przykład numer 2. Mamy sprawdzić, czy to wyrażenie jest tautologią. Nie P lub Q i nie R. Mamy oczywiście trzy zdania proste. P, Q i R. Czyli nasza tabelka będzie rozbudowana, więc musimy sobie zrobić taką dłuższą tą tabelkę. No i zapisać. P, Q i R. I wszystkie opcje wypisać. Czyli wiemy, że mogą być same fałsze. Może być jedna prawda w tym miejscu, może być prawda w tym miejscu, może być prawda w tym miejscu. Mogą być dwie prawdy, mogą być dwie prawdy inaczej ułożone i mogą być jeszcze tak dwie prawdy ułożone. No i oczywiście mogą być jeszcze trzy prawdy. Takie mamy opcje i musimy wszystkie przeanalizować. Dobrze, co nam będzie potrzebne? Na pewno nie R. Więc od razu sobie zaprzeczmy tą ostatnią kolumną, czyli będę miała 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Następnie zrobimy sobie ten nawias tutaj, czyli mamy Q i nie R. Czyli na co będę patrzyła sobie tutaj? No patrzę sobie na Q i patrzę sobie na nie R i połączone jest to wspólnikiem koniunkcji, czyli 0 i 1 daje 0, 0 i 0 daje 0, 1 i 1 daje 1, 0 i 1, 0, 1 i 1 to 1, 0 i 0 to 0, 1 i 0 to 0, 1 i 0 to 0. Dalej, co nam będzie jeszcze potrzebne? No potrzebujemy jeszcze nie P. Czyli obojętnie, czy to nie P wcześniej napiszemy, czy teraz, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby było zapisane. Nie P, czyli zaprzeczam tej pierwszej kolumnie, czyli 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 i 0. No i na samym końcu już zapiszmy nie P lub i w nawiasie Q i nie R. No i na co patrzymy? Patrzę na nie P, czyli tutaj zaznaczę czerwoną kropką i patrzę na ten nawias, który to tutaj się znajduje i to mam połączone z pojemnikiem alternatywy, więc tutaj nie ma znaczenia kolejność. Łączę z pojemnikiem alternatywy, zobaczymy co nam powstanie. 0 lub 1 to 1, 0 lub 1 to 1, 1 lub 1 to 1, 0 lub 0 to 0, 1 lub 0 to 1, 0 lub 0 to 0, 0 lub 1 to 1 i 0 lub 0 to 0. Niestety trochę tutaj tych zer jest, prawda? No nie jest to tautologia, nie jest tautologią. To wyrażenie, niestety. Jeżeli taka ilość przykładów Ci nie wystarcza, potrzebujesz więcej tych przykładów, zapraszam Cię bardzo serdecznie na moją stronę internetową aikamat.pl, gdzie możesz dokonać zakupu pełnego pakietu kursu przeznaczonego właśnie elementom logiki matematycznej, czy też inny kurs zakupić i uczyć się ze mną od początku do końca. Zapraszam bardzo gorąco.